3 sierpnia wspominamy błogosławionego Augustyna Kazotić, biskupa. Augustyn Kazotić urodził się około roku 1260 w Trau w Dalmacji w rodzinie chorwackiej. Zapewne w Splicie w roku 1277 lub następnym wstąpił do Dominikanów. Studiował w Paryżu, a po powrocie do kraju poświęcał się kaznodziejstwu i zakładaniu nowych konwentów. W roku 1303 Benedykt XI powołał go na stolicę biskupią w Zagrzebiu i sam udzielił mu sakry. Objąwszy rządy, Augustyn podniósł rangę kapituły i archidiakona, zakończył budowę katedry oraz przywrócił zgodę między diecezjami. Kardynałowi Gentili towarzyszył w legacji węgierskiej, a w roku 1309 uczestniczył w zjeździe w Budzie, gdzie rozpatrywano zagadnienie sukcesji tronu. Był obecny na koronacji Karola I Roberta w 1310. 2 lata później uczestniczył w obradach soboru we Wien. Gdy powrócił do swojej diecezji, chcąc odzyskać zagarnięte dobra kościelne, napotkał na żywy opór. Nieprzyjaznym okazał się zwłaszcza Miladen, wielkorządca Dalmacji. W roku 1317 Jan XXII przeniósł go do włoskiej diecezji Lucera. Zmarł tam 3 sierpnia 1323 roku. Jego kult jako błogosławionego zatwierdził w roku 1702 papież Klemens XI. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika błogosławionego Augustyna Kazotić, biskupa. Przez jego wstawiennictwo obdarz nas ojcowską miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.